Cześć, witajcie, ja jestem Chudy, a to jest kolejny odcinek z United 11. Sorry w ogóle, że tak z dupy zaczynam, jak już jest 2-0 i 37 minuta meczu, ale trochę się zagapiłem, ponieważ no, włączyłem, żeby dołączyło do tego meczu, no i tak jakoś wyszło, że zapomniałem o tym i mamy dlatego już 40 minutę i mój zespół prowadzi 2-0. No i co? Wczoraj właśnie za mecze złotej godziny, a to właśnie jest taki mecz, jest to mecz o 9 rano oczywiście, za mecze złotej godziny wczoraj dostawało się 40 tysięcy, a teraz atakuje zespół przeciwnika, Diego Costa trafia na 2 do 1, no niestety. I tak, 40 tysięcy było całkiem sporo właśnie wczoraj, czy dzisiaj będzie tak samo? Chyba wątpię, bo wczoraj był ostatni dzień sezonu właściwie. Dzisiaj już mamy nowy sezon i oczywiście właśnie spadłem znowu z ekstraklasy do zawodowej, czyli że standard, no niestety. No i zaczęła się druga połowa, czy przeciwnik jeszcze to wygra? No zobaczymy, wątpię raczej. Raczej mój zespół tutaj pokaże mu, gdzie jego miejsce i myślę, że spokojnie znowu zajmę pierwsze lub drugie miejsce w właśnie lidze zawodowej. A teraz Mandzukić, dośrodkowanie i gol, Toni Kroos na 3 do 1 w 50 minucie. No i co? Czekamy, aż ten mecz się skończy, zobaczymy, dostanę pewnie 10 tysięcy znowu, ale może nas miło zaskoczą i 40 dadzą tutaj. Zobaczymy. I znowu Mandzukić, Kroos do Szyplocka, Robben, uderza, no i nie trafia, ajajaj, niestety. I oczywiście sobie dzisiaj też otworzymy jakieś paczuszki. Za to, co zostanę. Na pewno jedną otworzymy. Czy więcej? Się okaże za chwilę. I mam też nowego zawodnika. Możesz Nie potrafię powiedzieć zwróciliście. O, zwróciliście uwagę na to. Ale jeśli nie, to zaraz wam pokażę, o kogo chodzi. A teraz już mamy 60. minutę tego meczu i nadal 3 do 1, no niestety. Znaczy, no czemu niestety? Bo fajnie było więcej wygrać, żeby ktoś strzelił hat-tricka, bo za hat-tricka są jeszcze dodatkowe pieniądze. A na razie wszyscy mają po jednej bramce, a teraz no nie trafia. Chuj, czy jak się tam wymawia, naprawdę nie wiem. Dobra. 65. minuta, Mandzukić, dośrodkowanie, Szyplock, nic z tego, niestety, znowu. I znowu nasza akcja, Toni Kroos, do Szyplocka, Filip Lahm, Schweinsteiger, Kroos i Szyplock. I strzał i bramka, 4-1 w 66. minucie, prowadzi Chudy FC, ha. I co teraz? Dobra, myślę, że już to spotkanie po prostu wygrałem. Nie ma szans, żeby przeciwnik z tego wyszedł. Zdobyli jak na razie jedną bramkę. Może jeszcze strzelą drugą. Zobaczymy. A może nie. Kto wie. Mandzukić. No i przejęta piłka. O i patrzcie, przeciwnik ma akcję. Czy to będzie jego szansa, czy to będzie druga bramka? Silva, Costa, to był chyba Dawid Silva, nie? Januzaj, dośrodkowanie, Costa i nic z tego nie wychodzi, niestety, przeciwnikowi. 75. minuta już. No i nadal 4-1. Czym bliżej końca, tym lepiej dla nas. Oczywiście. I trzy zmiany już weszły w moim zespole. Jeszcze trochę mi brakuje, żeby zebrać ten cały skład Bayernu. Nie, no coraz zaczęli mi się trafiać lepsi zawodnicy. Ostatnio właśnie do ostatniego odcinka trafiło mi się chyba 4 złotych zawodników. W tym był, czekajcie, nie Pirlo chyba. Był pomocnik jakiś z Serie A, pomocnik z BPL był. I był właśnie ten, którego mam w składzie, czyli że Bastian Schweinsteiger, mogę wam powiedzieć, bo pewnie już widzieliście go w akcji, ale on jeszcze ma niski poziom, jeszcze jest nierozwinięty, dlatego siedzi na ławie. No i co jeszcze mi się tam trafiło? No napastnik jakiś mi się trafił, napastnik to był chyba Diego Costa chyba to był. No i tyle, chyba 4 zawodników podczas pobytu w Premier League, w Ekstraklasie.
Nie w Premier League. I Arjen Robben jeszcze w końcówce. Robben, no niecelny strzał, niecelny niestety. I 92 minuta już. No gramy doliczony czas. No wygraliśmy na 100%, ale jakim wynikiem, czy 4-1, czy innym trochę? Zaraz się okaże, już 95, 96, wow, no i koniec. I 20 tysięcy dostajemy za to, czyli że ze 3 paczki będą chyba, tak? Bo jeszcze dostanę kasę za mecz. I oczywiście równiutko, 27 tysięcy, fajnie, no i oczywiście Liga Zawodowa ponownie niestety, no. No dobra, przejdźmy do składu. I no ładuj się, ładuj. Ładuj się, dobra. No i jest Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger, czy jak to? Świński Tiger. No, wygląda nieźle karta. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało po rozwinięciu go. No i jeszcze przejdźmy do sklepu i otwórzmy na trzy paczuszki. O, patrzcie, złote karty i Messi. Nie, Chris Smalling, czarna karta. No, okej, jedziemy dalej. No i teraz już trzeci poziom. I ponownie trzeci, ale już jest jakiś postęp, czarna karta nam się trafiła, Chris Smalling. No i dajmy na trening tutaj wszystko. Obrońców, oczywiście Chris Smalling. Ale nie, czekajcie, nie dam temu. Anuluj to, dobrze. Damy to oczywiście Boatengowi. I Smalling, ile mu da? No troszeczkę mu dało. Oczywiście w końcu karta czarna była. I nie Boatengowi, tylko Thiago oczywiście, też powoli na zmianę z Thiago dajesz Schweinsteigerowi też trochę tych kart na trening. No i to tyle z treningów chyba. Dokładnie, już nikogo tutaj nie mam, tak więc to było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym, nie wiem kiedy. Pozdrawiam, cześć.